pochodził z tak zwanego dobrego domu. Był młody, miał marzenia, ale rzeczywistość zweryfikowała je w bardzo brutalny sposób. Przyjrzyj się. Sławomir Sikora, pierwowzór Stefana, bohatera filmu Krzysztofa Krause Dług, razem ze swoim wspólnikiem Arturem Brylińskim na początku lat 90. padli ofiarą zastraszeń. Wykiwaliście mnie. Wymuszano na nich spłacenie fikcyjnego długu. W filmie trwało to 3 miesiące. Naprawdę, 3 lata. Rzeczywistość była bardziej brutalna niż film. W marcu 94 roku Sławomir Sikora wraz z kolegami zwabili oprawców do Warszawy i zabili. Zbrodnia wyszła na jaw już po kilku dniach. Winni zostali skazani 3 lata później. Sławomir Sikora dostał 25 lat. W więzieniu spędził 10. Sławomir Sikora został ułaskawiony. W grudniu 2005 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski wydał akt łaski, o który skazany prosił wcześniej 2-krotnie. Udało się za 3-tym razem. Popełnił zbrodnię, poniósł karę, ale zasługuje na to, żeby wyjść na wolność. Po jego stronie był też Krzysztof Krause i ci, którzy dzięki jego filmowi poznali historię ludzi postawionych pod ścianą. To właśnie ich głosy pomogły podjąć prezydentowi decyzję. Uważam, że to jest fantastyczne, że kiedy ludzie mają poczucie, że dzieje się coś niesprawiedliwego, łączą się ponad podziałami. Artur Bryliński, wspólnik Sławomira Sikory, nadal przebywa w więzieniu. Prezydent Lech Kaczyński w 2006 roku zapowiedział jego ułaskawienie, ale dotychczas go nie przeprowadził.